Dotyczy także samochodów czy pojazdów komunikacji miejskiej. Za ich polewanie również grozi taka sama kara. Tradycja jednak mówi coś zupełnie innego. Przesąg głosi bowiem, że jeśli młoda panna nie zostanie oblana wodą w lany poniedziałek, zostanie panną do końca życia. Teraz w raporcie dwie ważne informacje z Urzędu Miasta. Pierwsza dotyczy rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Jeżyce. Druga związana jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty od posiadania psa. Od 1 maja rozszerzona zostanie strefa płatnego parkowania na Jeżycach, ale opłaty pobierane będą dopiero od 4 maja. W rozszerzonej strefie płatnego parkowania na Jeżycach powstaną 3573 miejsca. W podstrefie cenowej A, a więc w podstrefie czerwonej, będzie to 2016 miejsc postojowych, w podstrefie B, żółtej, 1261, a w podstrefie C, zielonej, 296 miejsc. Obecnie trwają ostatnie prace polegające na wprowadzeniu zmian, m.in. w oznakowaniu poziomym, pionowym, a także w posadowieniu parkomatów. Na Jeżycach tuż przed uruchomieniem strefy płatnego parkowania zamontowane zostaną 162 parkomaty parkingowe. Nowe parkomaty wyposażone zostały w baterie solarne. Takie ekologiczne rozwiązanie oparte na baterii słonecznej i akumulatorze daje szczególne korzyści. Pozwala bowiem na swobodny wybór lokalizacji parkomatu niezależnie od usytuowania innych źródeł prądu. Oznacza również ograniczenie kosztów energii oraz niezależność systemu na wypadek awarii sieci. Pracownicy zespołu kontrolerów płatnego parkowania w najbliższych dniach zaczną wręczać ulotki z informacjami o zmianie granicy strefy płatnego parkowania. Akcja informacyjna skierowana jest głównie do kierowców z Jeżyc. Przypominamy, że 30 kwietnia mija termin wniesienia opłat za posiadanie psów. Wysokość stawki, podobnie jak przez 3 ostatnie lata, w roku 2011 wynosi 55 zł. Opłata jest płatna bez wezwania jednorazowo w każdym roku podatkowym. W tym roku ze zwolnienia korzystają członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie umów, ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystenta, osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych, właściciele psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także właściciele psów nabytych w poznańskim schronisku dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej 266. Uprawnienia do zwolnień należy udokumentować w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta. I zmieniamy temat. 1 maja to dzień beatyfikacji Jana Pawła II oraz święto pracy. Z kolei 3 dzień maja to 220. rocznica uchwalenia jednej z najważniejszych w historii polskiej konstytucji. 2 dzień maja, czyli święto, które jest pomiędzy, to święto Dnia Flagi. Mało o tym święcie wiemy. Aby lepiej się w Poznaniu do niego przygotować, miasto Poznań rozda 5000 flag. Miasto Poznań włącza się w święto obchodzonego 2 maja w Polsce Dnia Flagi Narodowej. Odpowiadając na apel o nadanie szczególnej rangi świętom państwowym, prezydent Poznania wystąpił z inicjatywą, która ma ułatwić mieszkańcom prezentowanie patriotycznych postaw. Miasto rozda poznaniakom i uczniom poznańskich szkół 5000 flag narodowych. Intencją prezydenta jest, żeby flagi dotarły do mieszkańców jeszcze przed 2 dniem maja. Dlatego też rozdawane będą w dniach 26 i 27 kwietnia w specjalnym namiocie na płycie Starego Rynku, ustawionym w godzinach od 11 do 18 naprzeciwko ratusza. Jednocześnie ci mieszkańcy, którzy odwiedzą stoisko, proszeni będą o pozostawienie swojego numeru telefonu komórkowego. Na podany numer wysyłane będą informacje istotne dla poznaniaków oraz przypomnienie o świętach, podczas których należy wywiesić flagę narodową. Mieszkańcy, którzy pozostawią swój numer telefonu, będą również proszeni o to, aby zostali konsultantami w rozstrzyganiu niektórych miejskich problemów. SMS-owa usługa będzie aktywna od 1 czerwca. A na koniec z dwóch powodów przenosimy się do Centrum Kultury Zamek. Pierwszym z powodów jest konkurs na hymny kibica Euro 2012. Drugim z powodów jest 25. rocznica katastrofy elektrowni w Czarnobylu.
600 lat temu na grunwaldzkich polach rycerze Jagiełły odśpiewali Bogu Rodzice, najstarszą polską pieśń hymniczną. Pokrewieństwo między bitwą a meczem zupełnie oczywiste. Pozwala spojrzeć na hymny piłkarskie jak na manifesty bojowe, śpiewane z szalikiem, sztandarem, uniesionym wysoko nad głowę. Kibicowska pieśń zagrzewa do walki i rozgrzewa, przyświeca przez nią idea solidarności. Słabo wypada w wykonaniu solowym, za to przemnożona przez ilość gardeł potężnieje. Pozwala odczuć siłę naszych, jednym słowem, daje kopa. Nigdy nie będziesz szedł sam. Z prostotą myśl tę wyraża bodaj najsławniejszy klubowy hymn piłkarski. Swój dziarski śpiew kibice Liverpoolu nazywają metaforycznie słodkim, srebrnym trelem z Kowronka. Nie zapominajmy, że hymny piłkarskie to również wiersze. O ich wymowie, ale i o budowie będziemy dyskutować podczas spotkania, na którym odśpiewane zostaną niektóre z tekstów biorących udział w konkursie na hymny kibica. Teksty do 8 maja należy przesyłać na adres Centrum Kultury Zamek, ulica Święty Marcin 80/82-61-809 Poznań. Do 14 maja można będzie podziwiać wystawę Nigdy więcej Czarnobyla autorstwa Roberta Knota. W Centrum Kultury Zamek w siedzibie Fundacji Biblioteka Ekologiczna zaprezentowane zostaną fotografie osób, które po dzień dzisiejszy żyją na skażonych w wyniku katastrofy czarnobylskiej terenach. Mimo że wystawa powstała 5 lat temu w 20. rocznicę wybuchu elektrowni, to nadal jest ona aktualna. Autor bowiem w swojej pracy skupił się głównie na ukazaniu dramatu ludzi, którzy walczą z nowotworami i wadami rozwojowymi będącymi skutkami wybuchu elektrowni atomowej sprzed 25 lat. Nadal na tamtym obszarze żyje aż 7 milionów ludzi. Od roku 1986 w wyniku promieniowania zmarło już 200 tysięcy osób. Kolejne 300 tysięcy cierpi z tego powodu na nowotwory. Wystawa pokazuje zarówno tych, którzy już odeszli w wyniku promieniowania, jak i tych, którzy dzień w dzień walczą o życie i zmagają się z chorobami. Fotografie podziwiać można od dziś, od godziny 14. To była ostatnia informacja w dzisiejszym raporcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro, jak zawsze, na godzinę 18:30. Drodzy widzowie, witamy po przerwie. Kulek tutaj nie ma, ale tak jak powiedziałam, wracamy do rozmowy o naparstkach. To, co tutaj widać z tej strony stołu, to są naparstki z Polski. To ja mówię tak. Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Białystok. A poznałem po czym? Po napisie. O. Myślałam, że po herbie. Te naparstki, które tutaj mamy z Polski, one są bardzo różne, tak naprawdę. Są i metalowe, ten jest w ogóle piękny i wygląda tak naprawdę jak troszeczkę jak bedereczko. Tutaj z bursztynem, tu metalowy, tutaj poznański, proszę Państwa, z koziołkami. Które fabryki w Polsce zajmują się produkcją naparstków? No z tego, co ja akurat mam w swojej kolekcji, to Ćmielów. Mam takie właśnie w swojej kolekcji dwa naparstki z Ćmielowa. Oni w zasadzie jakoś nie propagują tego poza chyba swoim miejscem, bo w zasadzie nigdzie nie można było spotkać. Ja kiedyś na Allegro widziałam właśnie naparstki z Ćmielowa i postanowiłam w jakiś sposób je zdobyć i po prostu zadzwoniłam do fabryki, do marketingu, czy tam do osoby, która się zajmuje, że tak powiem, no, sprzedażą w ogóle tej porcelany. No i udało mi się właśnie zakupić. To chyba mam 3 naparstki, chociaż nie mam takiego, który bym chciała, bo oni mają śliczne właśnie naparstki w tym kolorze, właśnie takim bordo i jeszcze jest taki mocno granatowy, taki kobaltowy kolor i w kształcie rybiej łuski. I ta łuska jest obramowana złotym paseczkiem, także no jest przepiękny. A proszę mi powiedzieć, na razie jakoś nie mogłam zdobyć. Bo w międzyczasie rozmawiałyśmy właśnie również o tym, jak zdobyć tego typu kolekcjonerskie naparstki i okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. No wbrew pozorom, to znaczy tak, niby w pamiątkarskich sklepach, tam gdzie można kupić, no, bo ludzie zbierają kubeczki,
i dzwoneczki, kufle, no to właśnie w tych miejscach, ale no nie zawsze ten naparstek można zdobyć, także jest kilka możliwości, albo właśnie w tych sklepach, albo na Allegro, na wymianę, jak ma się kogoś, z kimś kontakt, także jakieś podwójne, no to można dać swoje, ten ktoś, na zasadzie wymiany po prostu. No i jeszcze w jakiś sposób, no to chyba to są, no i samemu jak, ja na przykład jak wyjeżdżam, to po prostu bez naparstka to w ogóle nie wracam. Tak? No tak, no ja tu od razu kilka kupuję, tak? Bo nie mogę się pohamować. A w każdym, na każde miasteczko ma swoje naparstki? No może miasteczko nie, może miasto bardziej. A jak się nazywa człowiek? No bo ten, kto komponuje muzykę, to muzyk. Ten, kto rzeźbi w drewnie, to rzeźbiarz w drewnie. Ten, kto jest dyrygentem, to dyryguje. Ten, kto maluje, to jest malarz. A jak się nazywa człowiek, który... No wyczytałam właśnie, że w Anglii... Naparstkarz? Na, nie, od palca. Palec. Finger. Fingerman. Właśnie nie, digi... ja nie znam angielskiego. Finger. Nie, finger to jest z niemieckiego chyba. Finger jest... finger? Po niemiecku finger, hot to jest właśnie no, kapelusz na palec, czyli naparstek. A po angielsku też jest finger? Nie, chyba tak. Finger. Finger. Timbles. Timbles. To chyba, że jakiś inny, to chyba, że to jest to. Timbles. Timbles. No. Timbles, to po prostu chyba nie. Nie wiem, może zostawmy tutaj rozważania na temat nazwy. Palec po angielsku? Finger. No finger, a pani mówi, że timbles. Znaczy nie, być nie, może ja to jest właśnie opuszek. Nie wiem, opuszek, może zostawmy tę naszą dyskusję. Może myślę, że po polsku palca. Można część byłoby palca. Osobę zbierającą naparstki nazwać właśnie naparstkarzem. A czy trzeba ten naparstek mieć na określonym palcu? Że tak powiem, brzydko środkowym no na przykład, albo serdecznym? Nie, no, na ogół się chyba używa trzeci, tutaj ten, serdeczny. No czyli jednak ten palec, ten, środkowy. Ale w prawej ręce. Po prostu musimy... Prawej. No nie, mi się tam przyjdzie. Tak, dobrze, no. A teraz może jeszcze jedno pytanie, już może nie całkiem dotyczące ze samych naparstków, ale nie ukrywajmy, no naparstek to coś, co ma służyć do szycia. Czy można zdobyć również tego typu kolekcjonerskie, na przykład igły, nożyczki, poduszeczki do szpilek? No, poduszeczkę mam, o akurat. Poduszeczka taką, jest. W takim ładnym pudełeczku porcelanowym i do tego był w zestawie naparstek, o. Coś takiego. Czyli poduszeczki są również. No, akurat mi się jak udało, się nazywa że... człowiek, który poduszeczki robi? Śpiący człowiek. Śpiący człowiek. To pani powiedziała, pani trochę też poetką, jest bardzo dobrze, bo ale... łączymy rodzaje sztuki dzisiaj. Tak. Czyli tak, to jest śpiący człowiek, poduszkarz, naparstkarz. I co jeszcze możemy zrobić tak pięknie? No właśnie, iglasz. Pięknie można zrobić igłę? Gielnik. Aha, może być igła gielnik. Okrągła. Właśnie, aha, jak no. Półksiężyc tam dla islamistów, Arabów, może być taka, w półksiężycu może być igła. Różne mogą. Może no okrągłe igły na przykład. Ale są płaskie też igły. O, płaskie są. Płaskie, w Egipcie. Albo gdzieś właśnie tam w Nowej Gwinei. Widziałem kiedyś na Discovery. Do maszyny to właśnie tam są takie maszynowe igły, to mają taką kolbę, która tam się wsuwa. No, przy maszynie elektrycznej no to tam musi tam takie swoje miejsce znaleźć i są albo okrągłe właśnie, albo tak ucięte. A ty Kasia trochę szyjesz? Szyłaś taką igłą kiedyś? Płaską? Nie, ja w ogóle bardzo niewiele szyję i staram się tego nie robić, ponieważ tego nie potrafię. Ale teraz już teraz mniej się szyję. Ze stroju wynika, że całkiem sobie nieźle radzisz. Tak, w wybieraniu rzeczy w sklepie. A wybieraniu i potem tak. Wypieraniu. A potem wypieraniu, czyli dokładnie. Wyprane, schudne wszystko mamy dzisiaj. Drodzy widzowie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Małgorzacie za rozmowę. Dziękujemy. Wiemy o naparstkach, przepraszam. Dzięki pani dowiedziemy się czegoś o świecie, którego nie znałem. Tak. O tej części świata, której nie znałem. No to się cieszę. Bardzo pouczający fragment programu chyba właśnie, zwłaszcza dla mężczyzn, którzy niekoniecznie wiedzieli, do czego w ogóle może służyć taki naparstek. Ale znałem dwa zastosowania. Bicie po głowie, bo tak mnie kiedyś bili i teraz tak mam. Oj, jak mam. Zepsułaś pani, a to był najważniejszy 100-tysięczny. Tysięczny nie. był. To był ten, nie? Akurat nie. Przypomnijmy raz jeszcze, ile tych naparstków jest? 1013. 1013, proszę Państwa, 1013 naparstków i to jeszcze wcale nie jest koniec w zbieraniu. Nadzieję. No czekają, już wiem, że dostanę kilka. Skąd? Następnych. Skąd? Z Ameryki Południowej i z Izraela. A z Ameryki Południowej skąd? Z Brazylii? Nie. Z Peru? Nie, z Paragwaju. Z Paragwaju, o. No to jeszcze trochę, to będą wszystkie zakątki świata.
No prawie. Pani chce uzbierać te naparski, wszystkie naparski, które wyszły, pani chce uzbierać? Nie. Zostało tylko 99 tysięcy 900. 900 to? No. Nie. 90. Za szkoło tak. 99. Dobrze, drodzy widzowie, naparstki są, naparstki dalej będą zbierane.